Elo, elo, Cześć, to tutaj pierwszy raz, Lucyfer zapytam. jest ze mną. Siema, siema, siema. Sensei Link. Kamień Link. Jest ze mną Kamień Link i Sensei Debil. Krótka walka. No to ja właśnie chciałem zrobić. Rozwaliliśmy krótkę. No i teraz to trzeba wyciągnąć. O. Wciągniemy. Idziemy dalej. Teraz właśnie ten odcinek będzie. Nie da się tu doskoczyć, właśnie po to jest ten patyk, żeby mieć most. A jak wyginął krat? Pomogę. Już wygięłem, już wygięłem. Już wygięłem, już na to nie musisz nic robić. Już wygięty jest. No, widzisz, wygiąłem to, bo mówię, że nie mam siły. A to ja wygięłem. Nie, to ja wygiąłem. Ja wygięłem. Ja wygiąłem do końca. Nie, bo to już było do końca zrobione. Nie kłam, nie kłam, powtarzam, nie kłam, nie kłam. A już próbuję to skończyć, to nie wiem. Czekaj, otworzę ci drzwi, abyś mógł przejść. Da się tam doskoczyć, ale... I nic nie ma z tego. Zablokowaliśmy mnie na przejście. Dlatego. Ale widzisz, da się przejść na dwa sposoby. Robimy... Idźcie tam sami. Chodź. Wystrzelajcie w kosmos. Mówisz, że katapultą będę się bawić, jak? Nie no, ja się pobawię. Będziesz wystrzelony w kosmos. Czyli będę kamieniem. A weź kamień ze sobą na wszelki wypadek. Nie, zobaczę najpierw, czy wystrzeli mnie... Jak mnie wystrzeli w ogóle. Ja mnie pociągnij. Chwyca, ty musisz pociągnąć. Za co? Po twojej prawej. To. Chyba ja to chwycę. Łop. No, ty jesteś koszyczkami, kamień by to był. Dlatego mówię, wejdź ze sobą kamień. No ty nie, ja, nie trzeba się do kamieni. Bo nic nie. To ty wyszedł tu kamienie. Teraz ja będę... Ja tam pójdę. Okej. Kamień. Już. Czekaj, chcę odblokować przejście noob. Aby potem iść pro wejściem. Co dalej zrobić? Nie wiem, co zrobić. Wejść to przejście. Idę do ciebie. Dobra, to ja cię odblokuję to przejście, dobra? Gdzie ty masz problem z tym? A spróbuję może jak pociągnę figełki. Nie mam tyle siły, musisz katapultę. W tym czasie spróbuję odblokować ten noob. Ja tu próbuję w ogóle na początku celować, wykręcić. No będę tak kręcił, tak ja to patrzę z góry. Jeszcze trochę. O, jest. Daj tam kamień teraz. Ja to największy. Nie mogę go płonić ze sobą. Ja żadę, musisz od samego dołu iść, od samego dołu. No wiem. O, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie. Co słuchaj się, skacz, skacz jeszcze, skacz wewnątrz niego. Jeszcze skacz, skacz, skacz. Trochę się przesuń. Okej.
Palę chmur. Tutaj krzyku. Za wysoka. To jest okej. Musisz bardziej oddalić tą katapultę od siebie. Jak oddalić? No bo ty ją przesuwasz. Weź za katapultę i ją cofaj. O, widzisz? I tak cofnę. Wiesz, tam był jeszcze jest przodu taki bardzo mały wycieki kamerek. Ooo. Pewnie myślicie, co ja odwalam? No sorry, ale fizyka w tej grze jest jakaś głupia, że jeszcze nie rozumiem to procentowo. Jakbyście sami grali, to byście zrozumieli. Już tyle, starczy. O, tego podnosisz na ludzie. O. Przybliżasz tę katapultę do siebie, jak dałbyś radę za koło chwyć. Do siebie wciąga. A, już wiem chyba gdzie. Tutaj, tak? To jest kamień. Ej, ale wiesz co się w ogóle stało? Poleciałem razem z kamieniem. Chodź, przejdź tym trzecim przejściem jeszcze. Możesz spróbować to trzecie przejście. Jest na kamień, później do środka komnaty. No chodzi, drugą stronę komnaty. Tak, musiałem sobie screena katapultę, aby mieć do mnie tu. Mówiłem ci, warto dać katapultę, to będzie idealny. Daj przed live'em takie coś zapowiedź, że wiesz, co będzie mieli między nami. Przed live'em? Sorry, przed odcinkiem daj co będzie, tak się wiesz, bo tak będę odcinka, to daj, jak cię wyrąbało. No wskoczyłeś tam? Czyli mówisz, że mam takie robić spoilery? W początku? Tak, taki daj tylko spoiler na pewno, co będzie. No czekaj, dogram teraz, początkowy dialog. Przed odcinkiem, co się wydarzyło? Bam, bam, bam. No. Dobra? Ujdzie. Ujdzie w tłumie? Jakie? Nie uwierzyć, co się stało. Katapulta. Wystrzeliła. Nie, wystrzeliła podwójnie. Może otworzy te drzwi. Ty pójdź to nam na dole otworzyć. Ja spróbuję. Dobra, otwórz jeszcze wszystkie pozostałe drzwi, ja wezmę to na dole. Wiesz co, otworzyłem drzwi tam, którędy ty wchodziłeś. To mogłeś już tu być w tej komnacie szybciej, wiesz o tym? No wiem. I wiesz co? Tu nic nie ma. Aha, czyli to jest kolejny speedrun. Tak. To jest sposób, że jakbyś chciał przejść szybciej. O, fuck. Zaczął mi się podróżnik. O, weź teraz, będzie musiał pociągnąć ten bus, żebyśmy się dostali na ten dach. No czekaj, przesuniemy ten deskę, bo ona będzie przeszkadzać. Cię otworzy drzwi, a ty ciągniesz. Bus. Już, bus. Widzę, że będzie słynna rzecz z rozbijeniem na lampach. Lampy. No to ja już tego nie zrobię. Czemu? Czekaj.
Po co wóz mamy przesuwać, jak możemy wejść do domu? My nie chcemy wejść do domu, tylko na dach domu. Pomyślmy. Myślę, że go miniemy tyle. Musimy dostać do domu, jak mamy drzwi otwarte. Ty przylotnej. No ja bus jestem, no. Tak, tak, wiesz. Ej, co mi przesunęłeś do tych BMW, kurde? Nie podniewam. O co ci chodzi? Ej, a wyjść przyszedł do tego komina? To jest to lampy. To przy lampy. Op. Jak? No, będzie zautonować. Tak. Zmienicie mnie za... Czekaj, osiągnięcie jest za utonięcie. Tak, ale tak trzeba pójść głębiej. Głębiej mi się czytać tam. Upadłem na pana. Tak. Proszę mnie puścić. Nie trzymam. A spróbujmy prowadzić ten bus, żeby się nie ruszył. Widzimy się, jesteśmy po cięciu. Ale jeszcze nie, jeszcze chwilowo daj cięcia. To w tym czasie koleś się pobawi wtedy lataniami z widzami. Tak, dobra, się pobawię. No, zeszłem po kuczach z KFC, okazało się, że jeszcze muszę po fajki iść. Bo mama mówi, wyskoczył po fajki, bo no co masz innego do roboty, no. Pamiętaj, darowanym tym, bo mnie patrzy się w konia, tak? Czyli bierzesz fajki, czyli ty palisz? Kiedy ty palisz? Nie. Ja kupuję rodzicom fajki i ja będę sobie jadł kurczaki z KFC, które zostały. Rodzice kupili KFC, a ja tylko fajki kupię im. A oni kupili ci kurczaki dla ciebie, czy dla siebie też? Nie, zostało mnóstwo, naprawdę. Zostały dwa kubły, te duże kubły, XXL, pełne kurczaków. Wiesz, ile to jest? Okej. Okay. Dwa kubły XXL. Powiem ci tak. No. To trzeba powoli zrobić, bo jak za mocno się pochylisz, to przeskoczysz nawet. Zamiast serio, przeskoczyłeś? Tak. Kurde. A ty mi chodzi, że tak się za... Tak się... tak poleciałem, że poleciałem aż za... Dobrze. I przeskoczyłem zamiast do następnej lampy, zamiast na tą kładkę. Rozumiesz? Serio? A ty skoczyłeś z tej lampy, tak? No spadłem do wody. Kurwa, no, typie. Jak wrócę ze sklepu z fajkami, właśnie jestem już przy sklepie teraz. Jak się połączyłem ponownie, to właśnie wychodziłem, więc do sklepu mam kawałek tylko. Skoro jak już jestem przy sklepie, to ty masz to zrobić, zanim wrócę, jasne? Spróbuję. Dobra, wyciszę. Jak widzicie, widzowie, nagrywać odcinek może nawet z osobą, która idzie do sklepu. A jak obiecaliśmy linkowi, spróbujemy tam to skoczyć. Ale nie wiem, jak się uda. No, spacja mi się nie włączyła, bo spadłem. Bo za późno kliknąłem. Ale za późno też nie można kliknąć. O tak. Wózek czy wózek? No. Co jest z niego spadł? Co jest z nim nie tak? Co jest? Ten wózek jest jakiś pętany. On tańczy breakdance'a. No. Co mi z niego spadł?
Oczywiście, spadać też. No. Nie, chyba wystarczy. Powiedz. Okej. No. Pociągnij się. Okej. Opa. Op. Op. Okej. Okej. O. Jesteś już na kładce, co nie? Op! Nie. Nie gadaj! Weź mi łódź do domu, to zobaczysz, co się stało. Ja to specjalnie zostanę i zrobię cięcie specjalnie, żebyś wrócił do domu. I zobaczysz, co się stało. Czyś mi się zbagował? Nie, gorzej. Gorzej. Utknąłem w niej... A nie możesz, nie wiem, dać jakąś taką informację, żebym zobaczył na odcinku. Nie no, lepiej to skomentować na żywo, wiadomo. Jestem w trasie, mam te fajki od razu. Ale powiem wiesz, tak, fajki. Powiem tak w skrócie. Zaskoczyłem dwie lampy, co nie? No. I skakałem po kładkach, jedna, druga. I przed lampą ostatnią kładka była tak wysoko, że nie doskoczyłem i zawisłem niżej. Serio? Tak. Dobra, to wiem, co się stało. Może faktycznie. A... Jeszcze się okaże, że ja to zrobię pierwszy, tak? Ale nie, no mam jeszcze czas, zanim wrócić do domu. Cześć, lampy wiem, jak się robi mniej więcej, że tam trzeba iść po kolei, bo to robię sobie na telefonie jakiś, nie wiem, miesiąc temu w pracy, jak się nudziłem, ale tego poziomu nie wiem, czy ten właśnie mi się nie udało skończyć w końcu. Bo coś tam może kojarzę, jakbym był chyba w kolejnym później, ale to chyba ostatni poziom, na jakim już w ogóle byłem. No i to nie wiem, jak się tam w ogóle, nawet nie wiem, jak wyglądałem kolejny level, tylko wiem, jak wygląda ten jeden po tym zamku. Ja mam duże, ja dociąga. Ja to dociąga. Chyba no, jak z klatki liczysz, że jak schodzisz tak po kolei w metry i lekko wo. Dobra, ja się wyciszam, już jestem pod domem. I tu bierzemy Kamulka i rozwalamy. Dziękuję. Teraz ten kamień tu rzucimy. Okej, otwieramy. O.
Link! Chodź, drzwi otworzyłem! Chodź, Link! Chodź! Przeskoczyłem! Udało mi się! Jesteś ze mnie dumny? Nie. O, ty kutaś. Dobra. Z tego co widzę, to musimy przenieść tutaj, w to miejsce. Nie iść na te płytki, musimy w to miejsce, bo nie doskoczymy przez ten most. Rozumiesz? Ja wiem, musimy ten wóz przenieść. Kuźwa, czy ty słuchasz w ogóle? Tak. To później będziemy robić. Później to musimy zrobić. Rozumiem. I tak, tak bym spadł, więc no. Okej, okay, to ja biorę wóz. Tak, to jest prawda, że tu się nie da ich przejść. Mówisz, że... Pro versus noob. Tak, spróbuję tam jakoś przejść. Spróbuję iść wersją noob. Spróbuję sprawdzić, czy jest jakieś przejście, żeby działać. Wersji... Pro. Powiem tak, ten wóz się w ogóle mnie nie słucha. Bo musisz nauczyć się jeść. Tak, ja się uczę. O. Teraz muszę ten. No wóz, idziemy, chodź. Chodź, woziku, chodź. Gdyby się udało to zrobić. Wow, jestem w fajnym miejscu, a nie wiem, czy z tego miejsca jest fajne przejście. Chyba nie. Ej, bo wóz utknął. Utonąłem. Przypomnijcie, jak się okaże, że... Tam nie ma przejścia. To namarne. No. I chyba tak to wygląda. Czy mi zapisałby jakiegoś... jakiś safe, czy... Chyba. Nie dam, ale muszę ci pomóc. Co mu dałeś w tą stronę wóz ustawiłeś, a nie ustawiłeś? Aby było utrudnienie. Dobra. Nic dziwnego, że sobie nie radzi. Nie marudź. Kurde, czemu puściła mi się jedna ręka? Kamerę. Tak, gaz. Ładnie. Stawiam się poprzeć. Ej, co mnie rzuciłeś? Nie. Zostawaj, zostawaj na jednym niżej ode mnie, dobra? Cały czas siedzisz. Ja, nie wchodzimy na ten sam. Kuźwa, zasadę zapomniałeś. Nie wchodzimy na ten sam. Nie możemy stać ani chwilę na tym samym. Jak to się nam nie uda? No. I co teraz niby mamy zrobić? Kuźnia tu jest. Fajnie, fajnie. A co w tej kuźni? Coś powiem, co robić. Zobaczmy. Mamy beczkę. Beczka nigdy nie jest bez powodu. Ten patyk też pewnie nie jest bez powodu. No właśnie ten patyk. Wiem, co musimy zrobić. Wiem. No właśnie ten patyk to ja wiem już co zrobić, ale nie wiem. Bierzesz patyk i na tamto dajesz. Jak spłaniesz? Patyk się od razu zawsze. Okej? Okay. Puść jedną ręką. Ej, ale właśnie sobie przypomnij, że zapisy w ogóle nie mamy teraz w tej misji. Mamy zapis. Nie. Tak. Chcę złapać. Umie się. Spaniesz. Tak.
jestem pod wodą. Chyba. Idę na dno. Widzicie, gdzie jest zapis? A ja ustawiłem nam kick. Tam musimy złapać tego kick, jasne? Teraz ty próbujesz. Twoja kolej. Zmieniam się co próba. Dobra, moja kolej. Twoja próba była beznadziejna. Moja ręka się zblokowała. Jest, zblokowała. Dobra. Moja kolejna próba. No, czekam na ciebie, no. Kuźwa. Twoja kolej. Nie da się złapać tego kika w ogóle, no. Da się. Jak się da, jak się nie da. Fuck, prawie złapam go. Chyba złapać go. Tak, złapać. Teraz boję się. I pójść w dobrym momencie. I... Nie wyszło, czy nie? No nie doskoczyłem. Met było żeby. Fuck! Przez to, że tak rozkrywałeś, to mi się odsunął. O, mam naukę pływania. Widzisz? Ja zdobyłem uczciwie naukę pływania. Ja też mam. O, co z lampy mam? Fuck. Pojechaj. O! Buju, Wrecking Ball! Wiesz, tak jak mi się wydaje, że musimy chwycić... Wiesz co zrobiłeś? Tak. Wiesz co zrobiłeś? Kuźwa, typie. Wiesz czemu? Bo musimy chwycić niżej ten patyk, bo jak za wysoko chwycimy, to nie dolecimy. No tak, o to chodzi. Dobra, teraz ty zamocuj to. Ja chcę tu podglądał, co tu jest ciekawego.